Grupa Azoty. Główny partner polskiego narciarstwa. Kamilu, nie udało się dzisiaj zakwalifikować do konkursu. Powiedz, czy ta zmiana z tej dużej skoczni na normalną wpłynęła? Trochę mówiłeś, że się źle czujesz. Jak, co miało wpływ na takie, a nie dzisiaj tej skoki? Znaczy, no, samo poczucie to po części, a po drugie też skocznia, na której nie za dobrze się czuję. Miałem już problemy na tym obiekcie jeszcze przed modernizacją, ale tak naprawdę zmodernizowano tylko same tory najazdowe, a poza tym wszystko inne zostało takie same, także tym się trochę zaskoczyłem, że ona jest taka sama, no i to skoczenie generalnie sprawia mi dużo trudności, a przy obecnej mojej dyspozycji, czyli bardzo kiepskiej, jest jak jest. Kamilu, patrzymy też na Lacti w kontekście przyszłorocznych, oczywiście Mistrzostw Świata, imprezy przyszłego sezonu. Powiedz, jaką naukę, jeśli chodzi o start tutaj, o te próby twoje na tej skoczni wywozisz? Że trzeba skakać lepiej. Jak się chce myśleć o lepszych wynikach, to na pewno. Kamil, wiemy, że ty, Łukasz Kruczek, nie lecicie do Aumatów. Czy przed konkursami w Wiśle potrzebujesz teraz przerwy? Jak zamierzasz ją wykorzystać? Na pewno spędzę ją na bardzo krótkim odpoczynku i na treningach. Zobaczymy. A co, nad czym teraz tak szczególnie musisz pracować, patrząc po tym, co w ostatnich dniach, tygodniach reprezentujesz? No, patrząc, co reprezentuję w przeciągu ostatniego miesiąca, czy dwóch miesięcy, no to prawie wszystko. No jest bardzo kiepsko, nawet nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, bo nawet nie wiem dokładnie, w które szczegóły mam wchodzić. Niby jeden błąd poprawię, a za chwilę pojawia się kolejny. Niby wszystko gra, tak jak dzisiaj wydawało mi się, że te skoki były dosyć przyzwoite, a nie kwalifikuje się nawet do zawodów, także dzieje się coś bardzo złego i sam nawet nie do końca potrafię odkopać to, co się dzieje. Jest jeszcze jakaś nutka optymizmu w tobie? No, generalnie życie trwa dalej. Wiadomo, że to nie jest przyjemne i też nie po to pracuję, żeby nie kwalifikować się do zawodów, żeby jeździć tylko sobie po różnych miejscach i zwiedzać, że tak powiem, skocznie. Tylko chcę jak najlepiej skakać, chcę znowu po prostu wrócić do swojej najlepszej dyspozycji. No ale na tę chwilę nie jest to łatwe i też wiem, że w tej chwili nie mogę nic więcej zrobić niż po prostu dalej pracować i czekać, aż to się wszystko znowu poukłada. I zacznę po prostu oddawać takie skoki, na jakie mnie stać. A wracając do tego, do optymizmu, to tak jak mówię, to życie toczy się nadal, to co już zdobyłem, to mam to i tego mi nikt nie odbierze, a będę próbował dalej zdobywać więcej. No właśnie, wspomniałeś o tych sukcesach. Ważna sprawa dla polskich kibiców. Jak ty zareagowałeś na decyzję Łukasza Kruczka, że kończy współpracę z naszą reprezentacją? Nie wypowiadam się teraz na ten temat. Pogadamy po sezonie. A powiedz mi w takim razie, jeśli chodzi o Łukasza Kruczka, jaki to dla ciebie był trener? No, największe sukcesy ostatnich lat związane z polskimi skokami to ty i właśnie Łukasz Kruczek. No, jestem trenerowi wdzięczny za to, co zrobił do tej pory, ale w dalszym ciągu pracujemy. Do końca sezonu będziemy razem pracować, także nie wypowiadam się na ten temat, co zrobiliśmy do tej pory, bo dopiero jak nasza praca dobiegnie końca, wtedy będziemy o tym rozmawiać. Bardzo ci w takim razie.